Dzień dobry, Marcin Babkiewicz, wójt gminy Sosnowka. Spotykamy się dzisiaj na dosyć ważnym wydarzeniu dla gminy, bo cyklicznie trwające powiatowe rajd rowerowe imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego obchodzi dzisiaj swój drobny, może niedrobny jubileusz. Jest to 10. rajd, także myślę, że jest to godne upamiętnienia ze względu na to, że jak zapewne widać za moimi plecami, z roku na rok jest coraz więcej uczestników, coraz więcej chętnych i cieszy się ten rajd coraz większą popularnością, co z drugiej strony nas bardzo cieszy, że jesteśmy w stanie w gminie Sosnowka zrobić wydarzenie, które ściąga tak licznych gości z całej Polski zresztą, bo muszę się pochwalić, spotkałem tutaj dzisiaj również znajomych z Gliwic. Nazywam się Jolanta Mikulska, jestem dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowce. Znajdujemy się na 10. jubileuszowym powiatowym rajdzie rowerowym imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, wójt gminy Sosnówka Marcin Babkiewicz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sosnówce. Honorowy patronat nad rajdem objął marszałek województwa lubelskiego, natomiast wydarzenie bierze udział również w programie Warto być Polakiem, którego organizatorem jest samorząd województwa lubelskiego. Głównym celem programu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego. Oczywiście na trasie będziemy mogli podziwiać, jak zawsze, piękne widoki tutejszych ziem, częściowo już z wykoszonych pól. Trasa będzie przebiegała przy zabytkowych kościołach. Natomiast koniec tego wszystkiego jest zaplanowany w Romanowie, w muzeum, gdzie rozdamy nagrody i zakończymy to wspólnym ogniskiem. Także myślę, że będzie miło i ciekawie. Jak co roku? Rajd cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku zgłosiło się 150 osób. Trasa przebiega przez malownicze tereny naszej gminy. Trasa rajdu wynosi 40 km. Przygotowaliśmy dla naszych uczestników pakiet startowy, w którym znajduje się woda, identyfikator imienny, odblask oraz gadżet z logo naszego rajdu. W tym roku są to właśnie koszulki. Jest to jubileuszowy rajd, dlatego mamy dodatkową niespodziankę. Na zakończenie Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego przygotowaliśmy jubileuszowy tort, ogromny tort dla wszystkich uczestników. Poza tym zakończymy nasz rajd ogniskiem oraz konkursem z atrakcyjnymi nagrodami. Są to nagrody sportowe, co roku są to piłki, plecaki, torby sportowe, także dużo atrakcji. Podczas pierwszego rajdu wyruszyliśmy właśnie z Sosnówki i oczywiście zakończyliśmy w Romanowie. Także bardzo miło wspominam. Ale to wszystko nie mogłoby się odbyć bez sponsorów. A wsparli nas w tym roku finansowo bądź rzeczowo Starostwo Powiatowe Białej Podlaskiej, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Lilla Winniczuk, Studio Dekoracji Kwiaciarnia Mariusz Tobuski, Bank Spółdzielczy w Wiżnicach, Apteka Mariola Majewska oraz sklep Soterbis.